Witam Państwa bardzo serdecznie. Otwieram 17. z kolei sesję Rady Gminy. Bardzo serdecznie witam Pana Wójta. Witam Pana Sekretarza. Serdecznie witam Panią Inspektor. Drodzy Państwo, na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 15 radnych obecnych jest 13, czyli jak najbardziej nasze obrady są prawomocne. Następnym podpunktem, bo tutaj już biegam po podpunktach, jest podpunkt B, jakim jest przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Przepraszam bardzo. Niestety okularki, jeszcze chwila. Przyjęcie porządku obrad, bardzo przepraszam. Podpunkt B. Czy ktoś z Państwa ma jakieś propozycje co do porządku obrad? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę, pani Krystyna Dmitruk, pan Zenon Karpiuk, pani Agnieszka Kondraszuk, pani Ewelina Kukawska, pan Sławomir Mitura, pan Krzysztof Oleński, pan Zbigniew Osowski, pani Beata Sępkowska, pani Agnieszka Skwierczyńska, Zbigniew Sokołowski za, pan Wiesław Suszczyński, pani Anna Szaniawska, pan Zbigniew Ostapowicz. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. I teraz właśnie przeszliśmy do punktu C, jakim jest przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy ktoś z Państwa ma uwagi co do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę. Pani Krystyna Dmitruk. Pan Zenon Karpiuk. Pani Agnieszka Kondraszuk. Pani Ewelina Kukawska. Pan Sławomir Mitura. Pan Krzysztof Oleński. Pan Zbigniew Osowski. Pani Beata Sępkowska. Pani Agnieszka Skwierczyńska. Zbigniew Sokołowski. Za. Pan Wiesław Suszczyński. Pani Anna Szaniawska. I pan Zbigniew Ostapowicz. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że protokół również został przyjęty jednogłośnie. Następnym podpunktem, punktem trzecim, przepraszam, jest sprawozdanie z działalności międzysesyjnej wójta gminy Tuczna. Bardzo proszę, panie wójcie, mikrofon. Bardzo dziękuję. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w okresie międzysesyjnym 25 września tego roku przeprowadzony został pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Tuczna. Do sprzedaży przeznaczonych było 65 nieruchomości. Do przetargu przystąpiło 11 osób, które łącznie nabyły 19 działek. Wartość sprzedanych działek wyniosła 115 844 zł 93 grosze. Kolejny przetarg będzie podany na stronie gminy Tuczna. Jeżeli chodzi o utrzymanie i gospodarkę wodną ściekową, w okresie międzysesyjnym przeprowadzono konserwację i naprawę urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków, układu napowietrzania, trzech przepompowni na sieci kanalizacyjnej, dokonano napraw i przeglądów czterech studzienek kanalizacyjnych oraz układu elektrycznego w dwóch przepompowniach. Na wodociągach usunięto dwie awarie na sieci wodociągowej w Tucznej i dwie awarie na przyłączach wodociągowych też w miejscowości Tuczna. Natomiast poprawiono przyłącze wodociągowe tutaj na nieruchomości po spółdzielni kółek rolniczych
w Tucznej na potrzeby spółdzielni socjalnej. Inwestycja, jak widzimy, jest realizowana. Jeżeli chodzi o punkt selektywnej zbiórki, gmina obecnie realizuje prace związane z przeniesieniem punktu. Nowa lokalizacja to teren przy oczyszczalni ścieków w Tucznej. Ostatnio wykonano wylanie posadzek w wiatach, a także pozyskano słupy energetyczne na potrzeby monitoringu oświetlenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Jeżeli chodzi o odbiór folii rolniczej, firma Ekonowa odebrała część folii rolniczej, natomiast w związku z brakiem możliwości terminowego zakończenia realizacji przedsięwzięcia gmina Tuczna wystąpiła o wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia i kwalifikowalności wydatków oraz dokonywania płatności na rzecz gminy Tuczna ze względu na COVID. W październiku ukończono inwestycję pod nazwą renowacja elewacji i dachu budynku środowiskowego domu samopomocy w Międzylesiu. Wartość umowy to 63 960 zł. Na ten cel otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na kwotę 59 784 zł. W dniu 13 października tego roku podpisano umowę na remont świetlic wiejskich w miejscowości Bokinka Królewska, Wólka Zabłocka i Żuki w ramach projektu Rewitalizacja gminy Tuczna. Wartość umowy to jest ponad 1,5 miliona złotych. Termin wykonania określony został do dnia 30 listopada 2021 roku. W dniu 16 września została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na dokończenie robót związanych z budową boiska piłkarskiego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tucznej. Wartość umowy to 428 040 zł. Również w dniu 24 września tego roku dokonano odbioru 45 sztuk laptopów zakupionych w ramach projektu Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła Plus. Wartość tego zakupu to 98 246,25 zł. Dofinansowanie wynosiło 100% kosztu zakupu. Laptopy zostały przekazane zespołowi szkolno-przedszkolnemu w Tucznej. W dniu 18 sierpnia rozstrzygnęliśmy przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę opału wraz z transportem i rozładunkiem w sezonie grzewczym 2021. Najniższe oferty złożono na następujące kwoty. Dostawa węgla typu ekogroszek 670 zł tona, dostawa oleju opałowego 3,06 zł litr oraz dostawa peletu 730 zł tona. We wrześniu złożyliśmy również 8 wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na łączną kwotę 6 903 546 zł. I te wnioski obejmują między innymi takie działania jak instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Tuczna, drugi etap, remont świetlic wiejskich w miejscowościach Bokinka Pańska oraz Matiaszówka, budowa drogi gminnej w miejscowości Leniuszki, zwiększenie dostępności oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej zbiornika wodnego w Tucznej, a także wnioski złożone na pokrycie wkładu własnego następujących inwestycji. Adaptacja budynku po byłym SKR w celu tworzenia Centrum Integracji Społecznej wraz z remontem świetlic w ramach projektu Rewitalizacja gminy Tuczna. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Tuczna. Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tucznej oraz zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Greenwello. Oczekujemy teraz na rozpatrzenie wniosków. No jest szansa, żeby co najmniej jedna inwestycja w kwocie minimum 500 tysięcy otrzymała dofinansowanie. W dniu 17 listopada
ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Tucznej, która dofinansowana jest w ramach projektu Rewitalizacja Gminy Tuczna. W dniu dzisiejszym ogłoszony został przetarg nieograniczony na przebudowę i termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Tuczna, która dofinansowana będzie w ramach działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Są to dwa budynki, budynek Urzędu Gminy w Tucznej oraz budynek, który z tyłu jest umiejscowiony, gdzie jest obecnie kotłownia, a kiedyś było przedszkole. W dniu 27 listopada miało miejsce otwarcie ofert w ramach zapytania ofertowego na oczyszczanie pasów dróg gminnych poprzez wycięcie krzaków, samosiewów oraz odrostów. No, zostało to sygnalizowane w czasie zebrań sołeckich, jak również przed sołtysów. Około 25 odcinków dróg mamy takie, które się kwalifikują do oczyszczenia. No niestety dwie oferty wpłynęły, które przekraczają możliwości, ponieważ tak jak to było poprzednim razem, sądziłem, że za pozyskany materiał przedsiębiorstwo zechce wykonać tą usługę. I tu w pierwszym przypadku Bioenergia spółka z o.o. Różanka złożyła ofertę na cenę 129 600 zł. Natomiast druga tańsza oferta to jest przedsiębiorstwo usługowe Ekotraf Sulejówka na kwotę 45 360 zł. Także no niestety te kwoty przekraczają nasze możliwości i musimy jednak chyba starać się własnymi siłami dokonać czyszczenia tych samosiewów, krzaków, pasów dróg. W dniu 28 października został przeprowadzony odbiór częściowy zadania pod nazwą Adaptacja budynku po byłym SKR w celu utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Tucznej. Zaangażowanie już jest ponad 60%, także jeżeli chodzi o wykonawstwo, obecnie jak widać już prace na zewnątrz, czyli parkingi, ogrodzenie. Także mam nadzieję, że wykonawca zgodnie z umową do końca roku odda budynek do użytkowania. 25 września natomiast odbyło się zebranie dotyczące retencji. Poprosiłem pana dyrektora Zarządu Zlewni Białej Podlaskiej, pana Henryka Gbitruczuka i uczestniczył z pracownikiem tu na tej sali w spotkaniu z mieszkańcami. No niestety harmonogram nieco nam się tutaj skomplikował ze względu na COVID, ponieważ 20 października planowano było kolejne zebrania, żeby dokonać przeglądu tych tutaj urządzeń melioracyjnych, ale no mam nadzieję, że już jeżeli te zachorowania, tak jak widać, się zmniejszają, powtórzymy to zebranie, już pójdziemy w teren, aby realnie tutaj uregulować te cieki wodne. Również w miejscowości Tuczna na zlecenie Zakładu Energetycznego Biała Podlaska ze środków Zakładu Energetycznego przeprowadzane są prace modernizacyjne oświetleniowo-ulicznego. Do końca roku zostanie wymienionych 38 opraw oświetleniowych, zamiana z sodowych na LED-owe, energooszczędne. Również w okresie międzysesyjnym uczestniczyłem osobiście we wszystkich zebraniach sołeckich związanych z podziałem Funduszu Sołeckiego na rok przyszły. Także w okresie międzysesyjnym wykonano pilny remont ściany budynku w budynku poszkolnym w Dąbrowicy Dużej. Tam Państwo widzieliście na komisji, ta ściana już praktycznie wybrzuszyła się na zewnątrz, także dokonano tam wymiany podwaliny. No nie była to łatwa operacja, ponieważ to jest duży budynek, duży ciężar, natomiast podwalina została wymieniona na dębową. To wszystko wróciło do normy, ściana się wypionowała. Obecnie też w mieszkaniach
służbowych na górze tego budynku wykonujemy wymianę stelarki okiennej, no dla oszczędności przede wszystkim w ogrzewaniu. W okresie międzysesyjnym również rozstrzygnięto przetarg na obsługę ubezpieczeniową gminy, majątku gminy, a także ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów, czy też odpowiedzialności cywilnej członków OSP. Także to było w pakiecie przeprowadzone. Najtańsza to oferta rocznej opłaty, najtańszą ofertę złożyła Warta, 50 tysięcy złotych. Natomiast najdroższa oferta, 88 tysięcy 500 złotych, złożyła firma monopolista na rynku. Z tym, że akurat tutaj nie uwzględniła ta firma nawet ubezpieczeń komunikacyjnych. Także bardzo duża rozbieżność, jak widzimy w ofertach. Warto ogłaszać te przetargi. Jeżeli chodzi o prace związane z budową dróg, właśnie trwa nadal przebudowa chodnika na drodze powiatowej w Tucznej. Na ten moment ułożono 450 metrów bieżącej chodnika. Pozostało jeszcze około 5 posesji, na wysokości 5 posesji do wymiany. Także liczę, że do końca roku powinni się pracownicy uporać z tą przebudową. Zaznaczam, że robimy to własnymi siłami, także ci pracownicy też udzielają się tutaj na punkcie selektywnej zbiórki, czy też inne prace remontowe. Powiat, jak wiecie Państwo, dostarczył krawężniki, obrzeża kostkę, natomiast my tutaj dajemy resztę, sprzęt i pracę przede wszystkim. Jeżeli chodzi o remonty dróg, z funduszy sołeckich po zmianach, po aktualizacjach, obecnie wykonano remont odcinka drogi gminnej gruntowej w miejscowości Ogrodniki, gdzie nawieziono 10 samochodów kruszywa i wyrównano naszą gminną równarką. Również w miejscowości Bokinka Królewska na drogę gminną gruntową dowieziono 3 składy kruszywa. Jeden skład kruszywa dowieziono na uzupełnienie poszczególnych ubytków w drodze z poprzednich lat. Rozpoczęto remont drogi gminnej Żuki Kalichowszczyzna. Do obecnej chwili nawieziono 10 samochodów kruszywa i wyrównano. Także na drogę powiatową Międzylej Żuki wywieziono 6 samochodów. W miejscowości Władysławów dowieziono drogę Międzylej Żuki 3 składy kruszywa i wyrównano równarką oraz jeden samochód na drogę gminną celem remontu. Rozpoczęto również remont drogi gminnej gruntowej w miejscowości Rozbitówka. Do obecnej chwili nawieziono 14 samochodów kruszywa i wyrównano dodatkowo 2 samochody dowieziono na potrzeby remontu wybudowanych w poprzednich latach dróg. W miejscowości Wólka Zabłocka Kolonia na drogę gminną gruntową wywieziono i wyrównano 8 samochodów kruszywa, łącznie 58 samochodów, czyli ponad 1000 ton kruszywa. Mamy obecnie w bardzo dobrej, chyba najlepszej w historii cenę kruszywa, także korzystamy z tego i myślę, że uda nam się do końca roku zrealizować budżet, który jest przewidziany na remonty dróg. Dziękuję. O, jeszcze jedna tylko informacja. Również chciałbym Państwa poinformować i zaprosić, ponieważ uruchomiliśmy taki projekt innowacyjny wspólnie z patronami takimi jak Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej, czy też Szkoła Rolnicza w Leśnej Podlaskiem, w Leśnej Podlaskiej pod patronatem honorowym pana posła Dariusza Stefaniuka. Ten projekt nosi nazwę Cyfryzacja i upowszechnianie nowoczesnych rozwiązań w gminie Tuczna. Jest to projekt skierowany do rolników. Chętni nieodpłatnie otrzymają wsparcie w postaci oprogramowania sensorów czy też danych,
które będą mogli pozyskiwać z stacji meteorologicznych, które zostaną rozmieszczone na obszarze naszej gminy, przez co będzie możliwa redukcja kosztów produkcji roślinnej, no czas, oszczędność czasu, a też i dbałość o środowisko, ponieważ jeżeli chodzi o uprawy, będą rolnicy mogli korzystać z podpowiedzi co do ilości i zasad stosowania środków, nawozów. Z tym, że no, w tym momencie nieco projekt utknął ze względu na COVID, natomiast w środę mam spotkanie z posłem i partnerami projektu i będziemy go teraz intensywnie realizować. Także zapraszam, proszę o wchodzenie na stronę gminy. Wkrótce ukażą się wiadomości. Zapraszamy wszystkich podatników podatku rolnego z gminy Tuczna, a także kolejnym partnerem, który tutaj stwierdził, że to był też przydatny, to jest gmina Konstantynów. Także taki łączony projekt, innowacyjny, dający nowe możliwości w rolnictwie. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy mają państwo pytania? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do następnego punktu, punktu czwartego, jakim jest podjęcie uchwał i tutaj jako pierwszy podpunkt, a obniżania średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na rok 2021. Przypominam, że komisje obradowały na ten temat, rozmawialiśmy, pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt. Czy mają państwo życzenie jeszcze pytań dodatkowych jakichś? Czy ktoś chce o coś zapytać? Nie widzę. W takim razie bardzo proszę o odczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Tuczna w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej od obliczenia podatku rolnego na 2021 rok na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 i artykułu 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 713 z późniejszymi zmianami i artykuł 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 333 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy Tuczna uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021. Monitor Polski z 2020 roku, pozycja 982, z kwoty 58,55 zł za jedną decytonę do kwoty 50 zł za jedną decytonę, mającą zastosowanie przy obliczeniu podatku rolnego na 2020 rok na obszarze gminy Tuczna. Paragraf drugi. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Tuczna. I paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przepraszam. Tam właśnie, w paragrafie pierwszym, oczywiście mająco zastosowanie przy obliczaniu podatku rolnego na 2021 rok. Na przepraszam, tak, bo to był błąd. Mhm, tak, 2021. Dziękuję bardzo. Czy mają państwo jeszcze jakieś uwagi? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Proszę bardzo, pani Krystyna Dmitruk. Pan Zenon Karpiuk? Za. Pani Agnieszka Kondraszuk? Za.
Pani Ewelina Tukawska. Za. Pan Sławomir Mitura. Za. Pan Krzysztof Oleński. Za. Pan Zbigniew Osowski. Za. Pani Beata Sępkowska. Za. Pani Agnieszka Skierczyńska. Za. Zbigniew Sokołowski. Za. Pan Wiesław Suszczyński. Za. Pani Anna Szaniawska. Za. Pan Zbigniew Ostapowicz. Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Następnym podpunktem, podpunktem B, jest projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tuczna na rok 2021. Ten projekt również pozytywnie komisje zaopiniowały. Czy mają Państwo jakieś pytania w związku z tym projektem? Nie widzę. W takim razie odczytam treść uchwały. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tuczna na rok 2021. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 8 i artykułu 40 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2020 roku pozycja 713 z późniejszymi zmianami i artykuł 5 ustęp 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, dziennik ustaw z 2019 roku pozycja 1170 z późniejszymi zmianami oraz przy uwzględnieniu obwieszczenia ministra finansów z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021. Monitor Polski z 2020 roku, pozycja 673. Rada Gminy Tuczna uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości. Punkt pierwszy. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków. 57 groszy od 1 metra powierzchni. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4 zł 70 groszy od 1 hektara powierzchni. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 49 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni. Niezabudowanych, objętych obszarem lewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 1398 i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudową mieszkaniową, usługową lub zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego. I to jest złotówka od 1 metra kwadratowego powierzchni. Od budynków lub ich części. I tutaj podpunkt A. Mieszkalnych 57 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 16 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 11 zł 62 grosze od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5 zł i 6 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 5 zł 75 groszy od 1 metra kwadratowego, przepraszam, powierzchni użytkowej. Od budowli 2% ich wartości.
Paragraf trzeci. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Tuczna. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Czy mają Państwo uwagi co do treści tej uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę. Pani Krystyna Dmitruk? Za. Pan Zenon Karpiuk? Za. Pani Agnieszka Kondraszuk? Za. Pani Ewelina Kukawska? Za. Pan Sławomir Mitura? Za. Pan Krzysztof Oleński? Za. Pan Zbigniew Osowski? Za. Pani Beata Sędkowska? Za. Pani Agnieszka Stwierczyńska? Za. Zbigniew Sokołowski? Za. Pan Wiesław Suszczyński? Za. Pani Anna Szaniawska? Za. Pan Zbigniew Ostapowicz? Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że również ta uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następnym podpunktem C jest określenie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportu. Tutaj również komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Czy mają Państwo pytania w związku z tym projektem? Nie widzę. W takim razie pozwolę sobie odczytać projekt uchwały Rady Gminy Tuczna w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Tuczna na 2021 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 i artykułu 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 713 z późniejszymi zmianami i artykuł 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 1170 z późniejszymi zmianami. Przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2021 rok. Monitor Polski z 2020 roku, pozycja 673 oraz obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 roku w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 roku. Monitor Polski z 2020 roku, pozycja 1002. Rada Gminy Tuczna uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 725 zł. Samochodu ciężarowego powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 860 zł. Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 992 zł. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton stawki podatku określone są w załączniku nr 1 do uchwały. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 932 zł. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton stawki podatku określone są w załączniku 2 do uchwały. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 527 zł. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do uchwały.
od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy. Mniejszej niż 22 miejsca 952 zł, równej lub wyższej niż 22 miejsca 1530 zł. Paragraf drugi. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Tuczna. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Czy mają Państwo uwagi co do treści? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Pan Zenon Karpiuk? Za. Pani Agnieszka Kondraszuk? Za. Pani Ewelina Kukawska? Za. Pan Sławomir Mitura? Za. Pan Krzysztof Oleński? Za. Pan Zbigniew Osowski? Za. Pani Beata Sępkowska? Za. Pani Agnieszka Skierczyńska? Za. Zbigniew Sokołowski? Za. Pan Wiesław Suszczyński? Za. Pani Anna Szaniawska? Za. Pan Zbigniew Ostapowicz? Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że również ta uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następnym podpunktem, podpunktem D są zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Tutaj również komisje na ten temat obradowały, pozytywnie zaopiniowały ten projekt. Czy mają Państwo pytania związane z tym projektem? Nie widzę. W takim razie odczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Tuczna z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Na podstawie artykułu 232 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 869 z późniejszymi zmianami, Rada Gminy Tuczna uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 9/68/19 Rady Gminy Tuczna z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy, paragraf pierwszy, ustęp pierwszy uchwały w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany. Zmiany w załączniku, z czym załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Paragraf pierwszy, ustęp drugi uchwały otrzymuje brzmienie. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. Paragraf drugi. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. I paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy mają Państwo uwagi co do treści tego projektu? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę, pan Zenon Karpiuk. Za. Pani Agnieszka Kondraszuk. Za. Pani Ewelina Kukawska. Za. Pan Sławomir Mitura. Za. Pan Krzysztof Oleński. Za. Pan Zbigniew Osowski. Za. Pani Beata Sępkowska. Za. Pani Agnieszka Skierczyńska. Za. Zbigniew Sokołowski. Za. Pan Wiesław Suszczyński. Za. Pani Anna Szaniawska. Za. Pan Zbigniew Ostapowicz. Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że również ta uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następnym punktem, podpunktem E, jest projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej. Tutaj również komisje pozytywnie zaopiniowały ten projekt. Czy mają Państwo pytania w związku z tym projektem? Nie widzę. Odczytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
Dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 713 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy Tuczna uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 9/69/19 Rady Gminy Tuczna z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Określone w paragrafie pierwszym dochody budżetu gminy w kwocie 18 839 248 zł i 54 grosze zwiększa się o kwotę 570 893 zł i 60 groszy do kwoty 19 410 142 zł i 14 groszy. Z tego dochody bieżące 15 728 864 zł i 58 groszy i dochody majątkowe 3 681 277 zł i 56 groszy. W tym punkt pierwszy otrzymuje brzmienie. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6 127 541 zł i 12 groszy. W związku z czym załącznik numer 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Określone w paragrafie drugim wydatki budżetu gminy w kwocie 20 347 580 zł i 1 grosza zwiększa się o kwotę 570 893 zł i 60 groszy do kwoty 20 918 473 zł i 61 groszy. Z tego wydatki bieżące 15 672 085 zł i 78 groszy i wydatki majątkowe 5 246 387 zł i 83 grosze. W tym punkt pierwszy i drugi otrzymują brzmienie. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 6 127 157 zł i 6 groszy. W związku z czym załącznik numer 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik numer 2 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. W paragrafie czwartym ustęp pierwszy załącznik numer 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik numer 3 do niniejszej uchwały. Punkt czwarty. Paragraf piąty otrzymuje brzmienie. W budżecie gminy tworzy się rezerwy. I tu podpunkt pierwszy. Ogólną w kwocie 17 262 zł. Celową w kwocie 601 975 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20 tysięcy. Przepraszam, panie przewodniczący, ja przepraszam, że przerywam, ale tutaj wkradł się chochlik drukarski w tym punkcie B. Tak. Trochę niegramatycznie, bo tu jest napisane, że realizacja zadań inwestycyjnych związane z wydatkami inwestycyjnymi oraz zakupami inwestycyjnymi w kwocie 581 975 zł. A to powinno brzmieć realizacja zadań inwestycyjnych oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 581 975 zł. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o poprawienie. Realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupy inwestycyjne. Inwestycyjne. W kwocie. Już dalej tak samo. I w kwocie dalej. Wracamy jeszcze do podpunktu B. Realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 581 975 zł. Tak? Czy wszyscy mają to poprawione? Dobrze, bardzo dziękuję. Punkt piąty. W określonych w paragrafie siódmym punkt pierwszy wydatkach na zadania inwestycyjne wprowadza się zmiany. W związku z czym załącznik numer 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik numer 4 do niniejszej uchwały.
Punkt 6. W określonych w paragrafie 7 punkt 2 wydatkach na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik nr 6 otrzymuje jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. Punkt 7. W wyodrębnionych w paragrafie 10 środkach stanowiących Fundusz Sołecki w podziale na sołectwa wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały zleca się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy mają Państwo uwagi jeszcze co do treści? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę. Pan Zenon Karpiuk? Za. Pani Agnieszka Kondraszuk? Za. Pani Ewelina Kukawska? Za. Pan Sławomir Wiktura? Za. Pan Krzysztof Oleński? Za. Pan Zbigniew Osowski? Za. Pani Beata Sędkowska? Za. Pani Agnieszka Skierczyńska? Za. Zbigniew Sokołowski? Za. Pan Wiesław Suszczyński? Za. Pani Anna Szaniawska? Pan Zbigniew Ostapowicz? Tak. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że również ten projekt został przyjęty jednogłośnie. I tak oto, drodzy Państwo, przeszliśmy do punktu 5, jakim są sprawy bieżące, wnioski i oświadczenia radnych. Bardzo proszę, otwieram dyskusję, otwieram ten punkt. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak przejść do punktu 6, jakim jest zamknięcie dzisiejszych obrad. Bardzo dziękuję Państwu za przybycie. Zamykam dzisiejszą sesję Rady Gminy. Dziękuję bardzo.